Witajcie z tej strony, Skorpion. Co my tu mamy? Wrogów. Czas ich załatwić. Finish. Ekstra. Kolejny, domucki. Oż ty, jebaku. I koks. No nie, musiał mi przywalić. Znowu. A, pięknie dostał. No, ładnie. Piękna spirala. Mi się oberwało. No, i załatwiony. A co w skrzyni? Dusze. I wychodzimy na zewnątrz. Mamy zalana przełęcz. Spójrzmy na mapę. Spory kawałek musimy przejść. Niestety. Jak tu ładnie, kolorowo. Zielono. Super. Normalnie mi się to podoba. Oczywiście, jeśli chodzi o teren. Już przydupasy biegną. Ale to nie problem. Haha. I mamy koksa. Hehe. Ała, bolało. Ty gnoju. Hehe. A masz plecy. Olał mnie? Ciekawe. Ładnie dostaje. Powinien zaraz zginąć. Jeszcze chwila. Dziwnie reaguje. Niby chce mnie zaatakować, a potem robi olewkę. O, teraz już nie. O, fart. Mamy niewiele energii. Jeden cios i po mnie. No nie! Musiał mnie trafić. Jeszcze raz. O!
Mamy energię z ptaka. Co to było? Uniki, dobra rzecz. Nie brechaj się. To był ładny kombosik. I tak zginiesz. A ja się teraz nie dam. Oż ty. No. Nareszcie padł. A my możemy iść dalej. Jak widać, totalna zmiana krajobrazu. Tam się nie dostaniemy. Na razie też i tam, gdzie jest skrzynia również. O! I coś jest na dachu. Może nam się uda zebrać? Zobaczymy. I mamy komitet powitalny w postaci kostuchów. Jak ja ich nazywam. Zawsze to kolejne dusze. Mnie się przydadzą. Ho, ho. I wrogowie kolejni. No chodź tu. Dzięki za energię, ptaszku. Zastanawiam się, czy nie wskoczyć do wody. Tam na pewno pod wodą coś jest. No wykończ go. Cudownie. I teraz mamy dwie drogi. Tu. W stronę wody. Albo tutaj. Ja jednak pójdę w stronę wody. Tam jest, widzę, tunel. I tam kolejna droga. No to sobie trochę popływamy. O. Jakie paskudniki wodne. Nawet w wodzie nie mamy spokoju. Jakieś pseudopiranie. Odczepcie się, dobra?
Znajdujemy się w jakiejś jaskini. No i dupa. Dalej nie możemy przejść. No to powrót. Na dół, stary, no. A teraz do góry. Aj, te pływanie. To nie chce się wynurzyć, czy jak? No, teraz. Wow, nowy wróg. What's this? Shit. Dobra. Pomagierów załatwiliśmy. No prawie. Ekstra wygląda to coś. Przypomina trochę hydrę. No nie, jaki pedrel, przyzywa ich. Zginiesz, maszkaro. Finish. Ah. Ło, jaka skrzynia. Otwórzmy ją. A w niej? Fragment zbroi otchłani. Subcio. No to znowu do wody. A, pod wodą wygląda to tak. Jeszcze sobie tutaj troszeczkę pozwiedzamy. O. I mamy artefakt. Żołnierz. Zajebiosę. Jak ja lubię takie surprise'y. O, tylko ile trzeba się naszukać. Jeszcze raz mapa. Okej. To może teraz ten budynek. Chyba że w nim już byliśmy. To tak sapie.
Mapa. Aha. Chciałbym dostać się tam na górę jakoś. To potem. O. Skrzynia. I mamy 1251 dusz. Sprawdźmy, co tam się znajduje. O, i mamy jakieś przejście. I artefakt żołnierz. Subcio. Tam już byliśmy. No to w tą stronę. Wiem, że to trochę czasu zajmuje, te szperanie. No ale ja chciałbym co nieco pozdobywać. I wstręciuchy. Bądźcie się po tołach. Wyjebaki. Myślicie, że was nie załatwię? No. Który jeszcze ten? Ale dziwne, tutaj nic nie ma. Trudno. A co tutaj? Poza małym wodospadem. A, i wszystko jasne. A więc tak, gdzie to jest? Zatrąbmy.
I przed nami ogromny przyjaciel, golem. Forgive me, friend. Plus. I would grant you passage were it within my power. Do for me what you have done for my brethren. Spoko. And I will hinder you no more. There must be another way. No właśnie. The curse must be broken. Aha. Then you may pass. Ale huch. Find where these shadow lurkers hide and kill them all. It can't be that hard to find. Okay. No i mamy następne, że tak powiem, zadanie. Wybić tutaj te cienie, które są zaznaczone na mapie. No to troszkę roboty będziemy mieli. Niedaleko jesteśmy celu. O. Tutaj. I na dół. Wcześniej z tym, z czymś takim już się spotkaliśmy. Wejdziemy tam za chwilę. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do następnego odcinka. Cześć.